Film ten przedstawi podstawowe funkcjonalności demonstracyjne symulatora maszyny Turinga. Zaczynamy od tego, że załadujemy podstawowy stan maszyny Turinga, który przedstawia po pierwsze zaprojektowaną maszynę Turinga ze wszystkimi elementami, począwszy od alfabetu, symbolów taśmy, dalej zbioru skończonego stanów z opisami i funkcji przejść dla maszyny Turinga realizującej odpowiedni algorytm. Pierwszym elementem, który należy zawsze zdefiniować, to jest w przypadku naszego symulatora niestety naprawienie błędu, który jest w symulatorze, a mianowicie filtrów, które filtrują pliki możliwe do otwarcia. Jeżeli wstawicie Państwo pod nazwę pliku gwiazdka, wtedy wprost pojawią się wszystkie pliki na danym dysku. No i teraz wystarczy, że wybierzemy katalog, w którym została zainstalowana lub została rozpakowana nasza maszyna Turinga. Jeżeli tak będzie, no to wtedy bezpośrednio możemy wejść do... Ja może wrócę z powrotem do katalogu na dysku odpowiednim. Wchodzimy w teoretyczne podstawy informatyki. I w teoretycznych podstawach informatyki jeszcze pokażę. Tych symulatorów jest wiele, natomiast te starsze symulatory, które są również dostępne do ściągnięcia z innych stron uczelnianych, są symulatorami bardzo często działającymi w trybie znakowym. Nasz symulator, tak jak widać, dostarczany jest raz, dwa z trzema plikami, które są podstawowymi plikami związanymi z funkcjami demonstracyjnymi. Polecam przejrzeć demo MT, to jest taka, można powiedzieć, co do definicji najbardziej rozbudowana maszyna Turinga i zaczynamy od tego, w jaki sposób posługiwać się oprogramowaniem. Pierwszy element to jest oczywiście definicja liczby taśm dla naszej maszyny Turinga. Jak widać, jest to symulator obsługuje maszyny do 4 taśm. Drugi element to jest definicja alfabetu, czyli wszystkich znaków, które mogą pojawiać się na taśmie, symbolu pustego i symbolu wieloznacznego, czyli symbolu, który odpowiada wszystkim elementom, czyli dowolnemu elementowi z tego zbioru. Gdy to zrobimy, przechodzimy do definicji stanów. Jest to tabelka, która pokazuje numer stanu, czy stan jest to binarna wartość, czy stan jest stanem pochłaniającym, przynajmniej jeden stan musi być stanem pochłaniającym i w tym przypadku opis. Warto też zwrócić uwagę, że ten opis to jest dowolny ciąg. W tym przypadku modelujący założył, że opis odwzorowuje ruch taśmy, który wykonywany jest w danym stanie. Przykładowy komunikat, ja może zmodyfikuję start. To jest komunikat, który będziemy widzieli tutaj bezpośrednio w opisie w trakcie, gdy ta funkcja będzie działała. Idziemy do najważniejszej rzeczy, czyli wybieramy opcję definicji funkcji przejść. Kilka słów o tym. Zgodnie z formalnym modelem maszyny Turinga, funkcja przejść po pierwsze jest zbiorem tak naprawdę odpowiednich w przypadku jednotaśmowej maszyny Turinga dwójek, które przechodzą w trójki. W przypadku czterotaśmowej maszyny Turinga przypominam, że to będą piątki, które przechodzą w dziewiątki. Co to znaczy? Dla wybranego stanu, w którym znajduje się maszyna Turinga, to jest pierwszy element, pokazujemy cztery symbole, które możemy napotkać na czterech taśmach. Czyli to jest właśnie nasza wejściowa piątka i po tej wejściowej piątce mamy przejście do stanu, w tym przypadku 15, przepisanie tego, co było na czterech taśmach, widzimy tutaj cztery operacje przepisania i cztery, można powiedzieć, komendy sterujące dla każdej z taśm, czyli pierwsza taśma w lewo, pozostałe trzy nie ruszają się, czyli brak ruchu czy neutralnie. I tutaj dowolne wartości, tak jak Państwo widzicie, można sobie rozłożyć, czyli ta piątka w dziewiątkę. Klikamy OK. I ostatnim elementem, który definiujemy, to jest zawartość taśmy. Jak widzimy, możemy sobie zmodyfikować tak, żeby można było wprost. Pamiętajmy o tym, że te niestety pola, które tutaj edytujemy, wymagają, że po edycji zawsze klikamy Enter, który zatwierdza wartość w danym polu. No i klikamy OK. Mamy zdefiniowaną i zmodyfikowaną maszynę Turinga.
Teraz kilka słów o sterowaniu. Mamy kilka trybów. Możemy wykonać po jednym kroku, tak żeby można było na przykład policzyć liczbę kroków, które wykonuje maszyna Turinga w trakcie przetwarzania. Możemy uruchomić maszynę Turinga krokowo z odpowiednim delayem. Wtedy algorytm pokazuje, jak po kolei to przechodzi i możemy wykonać po prostu cały program tak, żeby maszyna Turinga doszła do końca, czyli do stanu pochłaniającego i zatrzymała się. Ja dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Te dwa przyciski, czyli wyzeruj, zatrzymaj i wyzeruj, powodują to, że możemy wrócić do pierwszej, do stanu wyjściowego naszej maszyny Turinga. Warto też zwrócić uwagę coś, co jest na pierwszy rzut oka graficznie mylące. W maszynie Turinga wielotaśmowej, przypominam, że jest nadal jedna głowica, w której przechowywany jest stan, jeden stan ze zbioru skończonego stanu w kół. W tym przypadku animacja pokazuje, że niejako są cztery głowice, które przesuwają się. To jest tylko graficzna reprezentacja, która ma ułatwić pokazywanie, w jaki sposób, czy renderowanie tego, w jaki sposób przetwarzane są dane na poszczególnych taśmach. I niestety głowice, czyli może inaczej, komórki głowicy nie pokazują stanów, bo tutaj jest wyświetlony stan, w którym znajduje się głowica, natomiast pokazują, który symbol taśmy przetwarzają. I tutaj warto zwrócić uwagę, że mniej mylącym elementem jest właśnie w wyglądzie głowicy po prostu wskazanie ruchomych taśm. Wtedy maszyna Turinga działa, wielotaśmowa maszyna Turinga działa tak, jak de facto przewiduje model. Czyli jest jedna głowica, która patrzy na wszystkie taśmy jednocześnie i te okna tej głowicy spoglądają na każdą taśmę w odpowiednim miejscu. I to jest właśnie to, co Państwo widzicie w tej chwili. I co najlepiej sobie uświadomić, jeżeli chodzi o samo przetwarzanie, bo teraz jest widoczne to, co my mówimy ruchem taśm, a nie ruchem samej głowicy.